Witam Was serdecznie na kanale Ratuj Ryby i zapraszam serdecznie na serię nowych filmów dotyczących sielawy. Wcześniej jednak pozwolę sobie na słowo wstępu i o tym chciałem właśnie też kilka słów wstępu, żebyście zwrócili uwagę, ja przynajmniej chcę zwracać uwagę podczas tych filmów i dzielenia się tą wiedzą z Wami, na czynnik taki ekologiczny, na czynnik, że w zasadzie wszyscy korzystamy z tej natury, wszyscy chcemy, żeby było tych ryb więcej, ale niestety nasze działania powodują, że i tak nie jest, a tylko nieliczna garstka zapobiega, a już jeszcze mniejsza, nieliczniejsza garstka działa, żeby było czegoś więcej, żeby było czegoś lepiej. Na materiale będzie moment, gdzie wyciągamy sieć na bardzo czystym jeziorze, na około 9 metrów głębokości, która ta sieć, złapię sobie jedną, bo już mi ręka zdrętwiała, gdzie po wyciągnięciu ta sieć jest cała dosłownie czarna, od muł, od osadu dennego, gdzie sielawa jak złoży ikrę, nie ma żadnych szans, żeby jakiekolwiek ziarenko tam, nawet jeżeli zostało zapłodnione, to z tego ziarenka się coś wylęgło. I na to chciałbym, żebyście też zwrócili właśnie uwagę, po co to wszystko się robi. Co my możemy też zrobić, żeby było więcej ryb? Naprawdę zachęcam do tego, bo czerpiemy garściami. Ja też namawiam zresztą do tego, żeby czerpać garściami. Ale zastanówmy się, co tak naprawdę dajemy tej przyrodzie. Ile od siebie... Czy się w ogóle tym interesujemy? Zachęcam do komentowania. Mam już kilka informacji nowych. W tej chwili na Mazurach zostało wsadzonych do słoja z odłowów tegorocznych około 500 litrów ikry. 500 litrów ikry da na wiosnę około 90 milionów sielawek puszczonych do jeziora zaraz po tym, jak się pojawi w jeziorze pokarm. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do dzielenia się tymi informacjami. Chciałbym nagrać na tym kanale wszystkie tarła z możliwych w Polsce tareł, które są realizowane. Po to, żeby się właśnie dzielić każdym gatunkiem, każdym sposobem na to, jak spowodować, żeby tych ryb było więcej, a także oczywiście przemycać różnego rodzaju informacje dotyczące biologii i życia ryb, no i stanu też niestety wód. Zapraszam do subskrypcji, do dzwonka, do dzielenia się informacjami i do pomocy. Jeżeli ktoś chce wesprzeć, jeżeli uda mi się zebrać środki na te wszystkie filmy, będą one szybciej. Jeżeli ktoś chce wesprzeć i pomóc w przyspieszeniu tego procesu, serdecznie zapraszam. Pozdrawiam Was. Sobota, ranek, kolejny dzień w poszukiwaniu skarbu Mazur. Idziemy podnieść sieci, które wczoraj wstawialiśmy, żeby zobaczyć, czy faktycznie udało się pozyskać jakieś tarlaki. No i też, żeby ewentualnie jak jakaś inna ryba miałaby wejść, to ją uwolnić.
brudna. Od czego brudna taka? Chyba nie leżała. No, od wiatru, nie? Falowanie. Tak, myślisz, że... Tam się oczyszcza teraz, nie? Po wiatrach może by było jakiś czas, byłoby odczekać. Ale że co, że osady by się tak podniosły i... No tak. Ojej. No bo to jest głęboko strasznie, nie? No ale mimo tego, no wiesz, no właśnie dlatego, że jest głęboko, to powinny... Niby nie powinny, nie? No, falowania tu nie ma, nie? No właśnie. Teraz powiem wiosły weź do siebie. Weź tak na sobie. O, pięknie. Jeszcze, no. Okej, okay, dobra. Żeby zawsze jak najbardziej bokiem stała, nie? Tak. Kontra, żeby stała. Wyciągamy i jakaś, tak? Pierwszą siatkę. Znaczy, mamy płyteczkę, Arek uwalnia. Radzie, bo radzie szybko, chłopak. Z drena. Z dręga. W Gardynie zarejestrował oftalmus. Z drena. Krasnopiórka. Ryby, które przypadkowo weszły do siatki, a nie są sielawą, są uwalniane. O, szczupak. No. Amator sielawki pewnie. Jedyny, która była w siatce może, nie? Ładne są wybarwione szczupaki. Ładne, teraz, tak, co? Tak, na no. Jesień zawsze. I silne, chyba najsilniejsze. Najsilniejsze. Na jesień. Najsilniejsze, tak. Najsłabsze są ewidentnie tak potarle, widać, tak, nie? Tak. Jak w maju złowisz, nie, i tak dalej, to tam nawet nie walczy, taki widać, że jeszcze jest. Najsmaczniejszy. Tak, i najsmaczniejszy, dokładnie. Teraz jesienią, tak? No. Tak, oczyszczony, nażarty jest, wiesz, on ma dużo mięsa jeszcze w tej chwili. Nie jest jeszcze tak, no chociaż żeruje intensywnie, no. Można powiedzieć, nie? I powiem, że ja nie w rękawicach. No właśnie, zobacz. Nam w szkole nie kazali używać rękawic. No nie, jako rybacy to się śmieją. Absolutnie, no dzieje, ale też przeszkadzają, nie? Się śmieją, nie? Tak. Ja to pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem tutaj na Stynkę. Kurwa, byłem tak ubrany, stary, że się ruszać nie mogę. Rycerz. A oni się tak śmieli, gdzie ryba w rękach? Popłynęła. Z elegatki przyszedł, też się śmiał z wszystkich. A on pierwszy był. Aha, no. Rękawica. Ja pamiętam, jak ktoś przede mną szybciej pociągnął skrzydło od niewodu i kilka warstw się wzięło z tego skrzydła, to po skórze, nie? Po naskórku, nie? Od palcy. Jaką tu mieliśmy głębokość? Tu 9. 9. Na 9 metrów się pisało. Około 10, tak. Zobaczcie, wyciągamy dosyć długą sieć. Ktoś by pomyślał,
jako że totalnie nie ma ryb, że jest puste jezioro, prawda? To. A ryba po prostu jest gdzieś indziej w tej chwili. Ale też pokazuje to pewnie niektórym ludziom, że, którzy sobie wyobrażają, że jak się postawi siatkę, 100 metrów siatki, tak, to będzie się miało z pół tony ryb, nie? Tak, i to jeszcze jest siatka z małym oczkiem, a nawet małych ryb nie ma też przecież, nie? Bo znaczy, że rybak wszystko wyciągnie, nie? Tak. O, widzę płoteczkę. Krobik. Ale tam. Płotka na burcie. Rutilus rutilus, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak. Cyprinidae, tak? Co? Cyprinidae. Tak, Cyprinidae, tak. Tak, dobra. Topami. Odkładamy. Ile tu mieliśmy metrów? 150, tak? 150. 150? Nie, 100. 100. No 80, bo to konie nie szyje. Tak no, było, aha. 50, no to widziałeś, to teoretycznie jedna ryba była wartościowa, nie? Ten 100 metrów, szczupak, dlatego chcę o tym powiedzieć, no, nie? Że 100 metrów w zasadzie, no niestety, nie udało nam się znaleźć sielawki, którą poszukujemy. Ale też mogliście zobaczyć, ile ryb wchodzi w taką siatkę. No wiadomo, jakby się na tarle płoci ustawiło przy trzcinach, no i tak dalej, nie, no to by się tego nie podniosło, ale nie praktykujecie w ogóle przecież takich rzeczy, nie? No, tak mówię, się wydaje. Czasem się stawia na moment, ale teraz też się już tego nie praktykuje, jak sobie odłowy hakowe były, to się uklejnice stawia. Ale to uklejnice, no tak, to się stawiało gdzieś ale tam to przy też na momencik, ujściu to i tak dalej, tak, tak, to jest do pozyskania przynęty, nie? Do pozyskania przynęty, tak. Płyniemy do kolejnej sieci. Dzień dobry. Wędkarza spotkaliśmy. Sielawę gonimy na tarło. Na razie szczupaka przy trzcinach można szukać, bo on teraz tam blisko będzie. A tam mieliśmy, wypuściliśmy. No. Thank you.
Jakbyś się pytał, czy ładne oko tu jest, nie? Ja nie mogę. Przepięknie. Mogę zrobić wam zdjęcie. Podaj go, ja go wypuszczę. Zobaczymy, w jakiej kondycji jesteś, paczku. Mam nadzieję, że on jeszcze raz nie. Dobrze, popłynął dołem. Bo to by było jaje, co? Jakby jeszcze raz się tam. Patrz, raki są, co? Inak się trafią. Tak? No. Tak? A, raczek, chociaż nasz? Nie. Zobacz, nawet tam nagrywa. Tak, coś tam idzie, pod wodę wóz. Idzie w siatkę. Nie, bez szans, nie? I na razie bez szans. Wiesz na to? Niedawno pędzło. Zwadnienie uśmiercne. Albo daj wędkarzowi to sobie na żywca. No wbrew pozorom. Najlepiej. Nie, no zaatakuje. No, szczupak zaatakuje, okoń zaatakuje, tak. Jedna sielawka weszła i ktoś ją, to. I okonek chyba. Kiedyś to węgorzak były się węgorze, nie? To... A co, bo jak nie ma? No ale wiesz, jak było dużo węgorzy, to był straszny problem ogólnie, nie? Jakby to był czerwiec, czyli lipiec. Tak, w lato, nie? No. To były węgorze. Miętusy lubią podgryźć sielawkę, też? Tak, też. A jest tu miętus, też ładny. Tak? Ale taki godzin z 2 kg może większy. No to sobie go weź, jak się być. No ja byłem na Czaplinku na Drawsku. Miętusów, ale takich kurde 3-4 plus. O, no właśnie. No to tu w toni chodzi, co? W toni chodzi ogólnie, o koń? Czy o koń stonisz? No właśnie, bo tak po siatkach widzimy, nie? Że... No, toni. Sorry, no ale już w tym roku nie będziemy. Nie będziemy łowić w tym roku. Ostatnio była sielawa czy nie? Słabo. Na tał tak żeśmy trochę tam połowili. A tutaj się rozstawiliśmy, bo w tej chwili tak tam wieje, że wszystko nam zwiewa po prostu, nie? Aby to, żeby nie tracić czasu, to żeśmy. Tutaj przyjedziemy, nie? No, ogle też jakoś sielawy było. Nie? Było, tak. I... Próbowałem. I? Na razie słabo było, nie? Jednego wypadek. Bo... Mhm. Nie słuchaj, ale na zalewie na przykład drobce w ogóle nie działa. Znaleźliśmy przynętę. Wędkarz na nas czekał, żeby odczepić. No to ja mieszkam tam. Ale tam na to co innego jest. No jest taka ilość tam darzy, że... No, podejrzewam go. Tak? Gdzie nie ma? Jest, na rynku, tak.
No, no nie wiem, ostatnio przywieźli dwie ósemki takie, nie? Ja mam 4,5 kilo stamtąd. O! Chyba ci te podfonurkowie się przygotowują tam, co? Zobacz jaki syf. No. No, zobacz. Chcemy się lawy złowić, nie złowimy. No. No więc... Przyczyna. A co, to jakaś górka jest? Czy po prostu nie, taki... spadł. Aha. To... No jak taka jak sieci mamy postawione, nie? No. To po tamtego roku tak się zaczyna. Tak, 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 taki róg jest. Taki blat jakby, no. No i to trochę. W tamtą stronę już masz ponad 20 i aha, więcej. Tak. Czyli samo, tu on sobie na stołówkę wypływa. Tak samo jak i tu, nie? Mhm. Jak drobnica podchodzi. No, drobnica podchodzi. No. Mógłbyś pokazać na tej cegle. Mu. No i chyba na tym jeziorze nie uda nam się znaleźć tarlaków. No ale jeszcze dwie siatki do sprawdzenia są. Na 9 metra głębokości nie było ślady. Tutaj jaką mieliśmy głębokość? Też tak samo. Aha. Cały czas tak widać. No, no tak, do środka, od czwartku delikatny się tak, zmienia na wschodni tak, bardziej tak, chyba, tak, nie? Tak. Ale faktycznie jest brudny. Ale widzicie taki chyba, taki też taki ulgowy. Ulgowy, nie? Ulgowy. Ale kierunek ten sam chyba był. Tak. Jedna sielawka, to się fale nie wiecie. No nie. I w latach łowiliście, to była drobna, a dużo jej było, czy... Przesiewało się, no to widać. Mhm. Kleje, nie? Tak no. Też podnosi, to widzisz, jak się krótko tak. No, 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 no. I przechodziła. Czyli te największe na to dochodzi za rybienie, to w ogóle się nie przyjęło, bo one było 3 lata temu w górze. No. O ja. Nie wiem, czy to będzie widać. Czy widzicie, jaka brudna siatka jest? Niedobrze, bo to świadczy o dużych ilościach osadów dennych. Nawet na tej głębokości. Ona nie zechciałaby tu złożyć ikry. Chociaż ona już w tym nieraz nie patrzy, nie? No zrzuca i tyle, nie? No bo jak nie ma warunków żadnych. No. Trzeba.
to jesteśmy w dobrym miejscu. Bo łapiemy zarybienia wszystkich. Oj, rady chyba na Mikołajek na tamtej spróbujemy. Dobrze. No właśnie, no ja byłem przekonany, że tutaj, że tu będzie najwięcej. Tylko powiem, że wtedy guma z tym, z Jankiem tutaj stawiali i naprawdę nie byli, nie? Wracimy, że jak kolega się 3 lata temu żyłem, to tak sam parę tych drog tutaj, no, 3 lata temu. Jest tu takie portale. Ostatnia siatka zbierana, no i niestety nie udało nam się pozyskać tarlaków sielawy z tego jeziora. Radka i ichtiologa bardzo interesowała ta sielawa, bo chciałem przekazać do badań i porównać, wywnioskować w ogóle celowość i efektywność poprzednich zarybień. Jak widzicie tutaj, kilka płotek się złapało w siatkę. Wypuszczamy je, tak jak inne ryby. W zasadzie wszystkie ryby żyły, nie? No jeden okonek się, ten jakiś malutki, podgryziony, to nie wytrzymał. No i ta ryba, która nas interesowała, czyli sielawa, jedna sztuka, była podgryziona przez okonie. Tutaj najczystsza siatka, co? Tak. Niestety w poprzednich siatkach widzieliśmy po siatce, że jest bardzo, bardzo brudno. Jeszcze co można powiedzieć o, nie wiem, ewentualnych powodach, dlaczego akurat nie udało się złapać tutaj sielawy? No jeden z prawdopodobnych powodów, że nie złowiliśmy, bo ona tu jest strasznie mała i przeszła przez te oczka. A, czyli to jest taka mała sielawa, że faktycznie to jest ta, że ma około 14 cm. Tak, to jest no. Albo po prostu się nie przyjęły zarybienia po prostu, nie? Może tak być? Może tak być. I ja bym nawet tutaj obstawiał bardzo prawdopodobne. Szkoda, że chociaż tam paru sztuk nie złowiliśmy do badań, nie? No taki był plan, nie? Bo przecież on szła z wylęgarni, która bardzo szybko się nagrzewała woda, bo z Dejgunka woda była brana. Aha. A tutaj jeszcze, wiesz, tutaj jeszcze głębokie jezioro, nie było planktonu, nie? Podgoń to trochę jadrem, Radek. Czytaj sieć. Marku, a ty jak oceniasz? Czemu czert na jakieś powody? Łowiłeś tu wcześniej? Kiedyś, tak, wcześniej łowiłem. 20 lat temu. A, 20 lat temu. O ja. Ostatni raz tutaj 20 lat temu? No tak jak pamiętam, jak takie strasznie dużej ilości były sielawy, że nawet z dnia 10-20 litrów było. Tak, o ja. No z takiego jeziorka to super, nie? Nawet no i co? I co? Jakby to co? Jeden powód to zanieczyszczenie, drugi powód to jakby... co, przerwanie zarybień, czy ja przerwanie badań, czy... Na księgi gospodarcze patrzyłem, to było przerwane zarybienie. Tak, było przerwane zarybienie? To jezioro przechodziło z rąk do rąk, czy od samego początku jest w gospodarstwie Mikołajki? Nie, gospodarstwie rybackim chyba było zawsze. Tak. Aha. Chciałbyś się zająć tym jeziorem? W sensie zainwestować i tutaj jakieś pomysły wdrożyć?
Jak najbardziej, ale, tak? Ale najpierw myślę, że trzeba ustalić co z tą sielawą tutaj wrzuconą przez za te 3 lata. Czyli no pasowałoby jednak złowić kilka sztuk, żeby ją przebadać. Tak. Bo na przykład jeżeli ona genetycznie będzie zrąbana i rzeczywiście będzie bardzo wolno rosła, to rzucimy dobrego materiału. On się zacznie krzyżować z tą słabą genetycznie. I też na pewno nie wyjdzie turbo sielawa z tego i tak dalej. Lepiej zostawił ją być. Żeby naturalnie wymarła. I od nowa zaczął nową populację. Zaczął, tak, porządnym towarem po prostu robić. Ale myślisz, że one potrafią się w takiej skali jakby same... One tutaj z naturalnego tarasu tak? Coś może być, bo jak patrzyłem... No ale właśnie, mi chodzi o skalę, nie? Bo to nie jest jakby... Na tym jeziorze myślę, że w jakiś sposób jest ten, w jakimś stopniu jest sukces rozrodczy, nie? Bo tak? Jak patrzyłem na zarybienia w księgach gospodarczych przez wiele lat i tak dalej, to tutaj były, to było maksymalnie 500 000 wrzucane wylęgu. No to jak na zarybienie wylęgiem, to są żadne zarybienia ogólnie, nie? Jak na sielawę. Tak. A się jeszcze za moich czasów, jak tu robiłem, się nagle w lato pokazało, że jest piękna sielawa, nie? W różnych rocznikach, które się nie zgadzały z danymi z księgi gospodarczej, nie? W czerwcu sprawdzimy. No właśnie, no to... Brudno, to już brudno. A tu zobacz odwrotnie, przytnie. No, odprzytnie, tak. Jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.